I'm on the move. Już tam idę. Zrozumiano, idę tam. Ruszam. Wydaje się, że to ostatni dowódco. Nie wykrywamy innych kontaktów. Jeśli ich załatwimy, sztab będzie bezpieczny.
headed there now. Już tam ruszam.
they're there now. Natychmiast! Wrogie cele wykonują odwrót! Już po nie. Nie mogę jeszcze! Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego. Sądząc po jego wyglądzie, możemy założyć, że ten obcy nie polega na sile fizycznej. Zalecam zachowanie wyjątkowej ostrożności, dowódco. Zdecydowanie wolę, gdy broń jest bardziej widoczna.
Rozumiem, w drodze. Załatwić sprawę. Strzeliwuję rakietę rozrywającą. Atakuje cel.
Target down. Pomocnicze magazyny energii są w trakcie ładowania. Kiedy zostaną napełnione, drzwi się otworzą, a ja wyślę kolejne posiłki. Posiłki, dowódco. To ostatnia grupa, którą mogę wysłać.
Eyes open. Pokazaliśmy im, co ich czeka, jeśli atakują nas, naszych ludzi, w samym sercu naszej bazy. Myślę, że najwyższy czas przenieść walkę na ich teren. Trzymaj się, żołnierzu. Musieliśmy walczyć z własnymi ludźmi. Nic mu nie będzie, pani doktor? Tak, sądzę, że wyzdrowieje. A co najważniejsze, nikt z zewnątrz już go chyba nie kontroluje. Mamy jakieś poszlaki, jak do tego doszło? Skończyłam wstępne badania. Jak na razie brak jakichkolwiek zmian fizjologicznych. Wiemy już, że obcy są zdolni w pewnym stopniu kontrolować umysł, pani doktor. Tak, ale to nie wyjaśnia braku kontrolującego obcego, ani olbrzymiej liczby odnotowanych ofiar. Gdyby obcy byli w stanie wcześniej przeprowadzić atak na taką skalę, nie sądzę, by zwlekali. Może po prostu wykorzystali jednorazową okazję. Może i racja. Niemniej i tak musimy się dowiedzieć, jak to zrobili. Wszystko według planu i żadnych strat. Miejmy nadzieję, że każda operacja pójdzie równie gładko.
oka znajduje się najwyraźniej na szczycie hierarchii obcych. Nie bez powodu. Jak zapewne widzieliście, jego budowa fizyczna sprawia, że nie nadaje się do walki. Ci eteryczni korzystają jednak z gigantycznych pokładów energii psionicznej, co wyjaśnia, dlaczego inne gatunki słuchają ich poleceń. Dowódco? Chyba coś mamy. Nasz ostatni kandydat jest inny. Rejestrujemy poziomy energii psionicznej, jakich nie zaobserwowaliśmy w poprzednich testach. Od kiedy ludzkość spojrzała w gwiazdy, zastanawialiśmy się, co można tam znaleźć. Ale niewielu ośmieliło się zajrzeć w głąb siebie. Zakamarki ludzkiego umysłu skrywają więcej tajemnic, niż sobie wyobrażamy. Cóż za ironia, że możemy pokonać naszych wrogów nie bronią i machinami wojennymi, ale naszym wnętrzem. A gdyby nam się udało, zobaczylibyśmy, jacy będziemy w przyszłości. Stworzylibyśmy coś niezwykłego. Odkrycia mogą kompletnie zmienić tor rozwoju naukowego. To nowe, nietknięte pole badań czeka na zdolne umysły.
Doskonale. Natychmiast rozpoczniemy przygotowanie kandydata do operacji. Poinformuję cię, gdy proces modyfikacji genetycznej dobiegnie końca. Gotowa. Zbliżam się do przeciwnika. Czy nie mamy etycznego obowiązku przygotowania tych żołnierzy na zmiany? Trwałe zmiany, których doświadczą? Czeka nas przełom w historii. Oto koniec pewnej epoki dla całego gatunku ludzkiego. Co się stanie, jeśli nawet uda nam się pokonać obcych? Czy oddaliśmy własne człowieczeństwo, by poznać ich technologię? A jeśli zdołamy wykorzystać tę potęgę, to czy nas nie pochłonie? Tak jak ich.